Siemanko wszystkim widzowie, witajcie w kolejnym odcineczku z Dying Lighta dwójeczki. Ja jestem Waszek, a jest ze mną Lokarius. Siemano. Witajcie, witajcie. No i co, lecimy dalej. Jako, że jesteśmy obok bazaru, to sobie w pierwszej kolejności ogarniemy misję główną, bo mamy spytać Sofię o Lukasa. To jest ta laska, z którą mieliśmy pogadać, bo ona może coś wiedzieć na temat śmierci tego komendanta SP. No i zobaczymy, gdzie później nas zabierze ta misja główna, ale tak jak sobie już teraz patrzyłem na dobry początek, to można później, po tym jak pogadamy z nimi, tam porobimy, dokończymy ich wątek, możemy pójść po zadanie pierwsze biomarker, bo widzę, że są fajne nagrody, bo są inhibitory i jest też kryształ, który potem możemy sprzedawać u handlarzy za całkiem niezłą cenę. No i oczywiście zostało nam do zrobienia jeszcze teraz twój ruch, to jest ta misja na drugi level, w której możemy zdobyć taką gigapałę jakąś złotą, to może być ciekawa broń, tylko że będziemy tam musieli pójść w nocy. Także nocna przygoda będzie nas chyba czekała w tym odcineczku, albo w następnym, zobaczymy w sumie jak się wyrobimy czasowo. No a teraz tak, teraz idziemy do tego Sofii i Lukasa, może zaznaczyć tą misję. I w sumie ona jest dosyć obok, więc daleko też nie będziemy musieli iść. Come on, come on. O, oczywiście pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapeczkę w górę, lajka, subiczkę, jeśli wam się odcinek spodoba. Nas to bardzo satysfakcjonuje, jak widzimy, jak wam się podobają nasze filmiki. No i daje nam motywację do nagrywania dalej. Sophie, porozmawiamy? Jezus. Herman. Co się stało? Dlaczego? Chłopie dusi, halo. Jestem... Aiden. Jesteś tym nowo przybyłym pielgrzymem. No, jesteś na bieżąco. Muszę mieć. Odpowiadam tu za bezpieczeństwo. Zresztą, po wczorajszym każdy o tobie słyszał. Szukam roboty. Słyszałaś może o jakiejś? Tutaj się mówią, że bywasz przydatny. Wolę przekonać się sama. Może mała przysługa na początek? Co proponujesz? Odwiedź któregoś z rzemieślników. Alberto albo Vincenzo. Obaj znają drogę do najczystszych kryształów. Potrzebuję ich do pewnej transakcji. O Boże, ile do gadania z nim. No dobra, to do jakiej transakcji? Do pewnej transakcji? Powinienem coś wiedzieć? Jak mawia Karl, ciekawość to pierwszy stopień do piekła. Aleś ty jesteś. Wierzysz w to? Wierzę, że lepiej nie ufać obcym. A ty jesteś obcy. Przynajmniej na razie. Dowiedz się, gdzie są kryształy. I wtedy zastanowimy się, co dalej. Noż ty. Mimo tego, że jesteśmy obcy, to zleca nam zadanie zabrania kryształów, które są dosyć cenne na rynku tutaj. Także coś mi tutaj się nie zgadza w twoich wersjach. Znowu to? Te kryształy. No. O co tyle krzyku? Są produktem ubocznym. Powstałym po chemicznych bombardowaniach miasta. Ludzie wierzą, że infekcja postępuje wolniej, jeśli nosi się je przy sobie. Ja nie bardzo w to wierzę, ale próbować warto. To dlatego są dla was tak istotne. Jest wiele innych powodów. Ciężko je zdobyć, trudno zniszczyć i łatwo dostać obsesji na ich punkcie. Bo ślicznie błyszczą, co nie? Ale przede wszystkim... To coś namacalnego. Dużo bardziej niż kawałek papieru czy stary banknot. Dlatego są tak cholernie drogie. Okej, czyli jako waluta. Alberto i Vincenzo? Powiedz coś więcej. Ojciec i syn. Stary Alberto nie umie się wysłowić. Przed godziną zero miał warsztat i kupę forsy. Vincenzo, jego syn, jest z kolei nieśmiały. Ale obaj mają fach w ręku. Dasz im gumę i sprężynę, to zrobią ci zegarek. No to rzeczywiście mają fach. No, jak z gumy i sprężyny. To by był bardzo chujowy zegarek, ale no jakby, jak to tam woli, no. Powiedziałaś, że odpowiadasz za bezpieczeństwo. W jakim sensie? W takim, że rozwalę łeb każdemu SP-kowi, który zagrozi społeczności wolnych obywateli. Ze słów Karla wywnioskowałem, że jesteście pacyfistami. Staramy się zmienić dawny porządek świata i zapoczątkować nową erę. To prawdziwa rewolucja. A każda rewolucja potrzebuje dwóch rzeczy. Ideologii
i zbrojnego ramienia, które ją wprowadzi. Mhm. Czyli postępujecie dokładnie tak, jak za każdym razem w historii ludzkości. Mhm. No, dobra. W końcu główna odpowiedź. Powinni być tak. Na bazarze. Spisz się, to pomyślimy o większych zadaniach. Spisz się, ja ci zaraz spiszę. Odwróć się tylko na chwilę, to zobaczysz, jak się spiszę. Cies. Boy. To było poniżej pewnych kompetencji. Ty, a to... A już myślałem, że to jest ten chłop, który skoczył z wieży, ale nie, to jest jakaś blaska. Dlaczego tak myślałeś? Nie wiem, bo jakoś tak podobnie ubrany był. Kiedyś tu miałem wielki... ogromny, Nie, on miał bydlaka? Warsztat, tato. Tak, warsztat. I gdzie on jest? Nie widzę go tutaj. Hej, pielgrzymie. Rozmawiamy. No. Witam, drogiego. Przychodzę od Sophie. Podobno wiesz, gdzie mogą zdobyć kryształy. Co do kurwy. Przysłała tu już jednego ta... Debila? Kogo? Takiego jednego... swojego brata, no. Jak mu tam było? Barney. Jej brat to Barney. I pytał się o to samo. O ciemną strefę z kryształami. Oczywiście, że ciemną strefę. Gdzie jest ta ciemna strefa? Smary. Sto dwadzieścia... Tato, mogę powiedzieć? Proszę. 100 metrów od stacji metra. Jest tam duży znak. Fashion Store. A po drugiej stronie ulicy stoi wiatrak. Dzięki. No, okej, to się szybko dowiedzieliśmy. Wiem, że dłużej będzie trwała ta rozmowa. No, w sumie jak na takie dosyć cenne informacje, to dosyć szybko je wypowiedzieli. Dobra, porozmawiaj z Sophie. Dobra, tak, jesteśmy na tym bazarze, to chodźmy z nami jeszcze porozmawiać. Jak wyjdziemy z tego bazaru, to najwyżej wtedy zajmiemy się może czymś innym. Gdzie jest? Tak. O, dobrze by było dokończyć właśnie to miejsce z tą wielką pałą. Fajnie było zobaczyć, co to jest w ogóle za broń. No? Dobra, Sophie. Znam już miejsce, ale powiedzieli mi, że twój brat już o nie pytał. Herman, sprawdź, czy Barney włączył radio. Herman chyba nie mówi. Czemu oni nie umieją mówić, Barney? Albo nie mówią? Odpowiedz. Chyba nie umieją. Znaczy no on Barney. W ogóle nie mówi, ale tamten cholera. Stary... To dlatego się wyłączył. Stary ktoś tam, pamiętam. Chce znaleźć kryształy na własną rękę. I pewnie znowu włoży kij w szprychy. Rozumiem, że to nie pierwszy raz. Nie. Zawsze na siłę chce się wykazać. Ostatnim razem został ranny. Nawet całkiem niedawno. Jebany gówniarz! Zabiję go! Zabiję! Może cię zombiakiem wyręczą, nie będziesz musiała go zabijać sama. Dlaczego się obwiniasz? Każdy odpowiada za siebie. Słuchaj. Sam powiedziałeś, że jesteś tu od niedawna. Dlatego mało wiesz. Jestem tu odpowiedzialna za bezpieczeństwo. A on jest moim bratem. Obiecałam go pilnować. Obiecałaś? Komu? Nieważne. Skopię Barneyowi dupę, jak wróci. Komu? Mów. Jak Barney się zranił? Nie chciał mi powiedzieć. Moim zdaniem to robota SP-ków. Twój brat nie jest z tobą szczery? To nie twoja sprawa. Barney, odpowiedz mi. Szlak by to trafił. Jeżeli polazł tam w takim stanie, to już po nim. Mogę spróbować go znaleźć. Ty! Ale nie za darmo. Byłem już w ciemnej strefie. W szpitalu Gere. W szpitalu St. Joseph? Serio? Jeśli go uratujesz, nie będziesz żałował. Mamy trochę czasu. No co mi dasz w zamian? Barney pewnie poczeka do zmierzchu. Włażenie do ciemnej strefy zabija to samobójstwo. Przyprowadź go w jednym kawałku. Postaram się. Powodzenia. A nie możesz tego Hermana tam wysłać? On by sobie pewnie dał rady. Myślisz?
No, nie umiałby się kontaktować, kurde, przez swoją tą... jakieś radyjko swoje. No to nie wiem, na migi, bo... na odległość, nie wiem. Odległość, no fajnie. Albo by klikał po prostu. Tak, no, dokładnie. Dobra, czy my mamy w ogóle... A, nie, Sforny Braz. Poszukaj Barneya noc. No i fajnie. No to w takim razie musimy to zrobić w nocy, ale chodźmy najpierw, znaczy w sobie to i tak będzie ta nocna misja. Musimy znaleźć pojemnik GRE na nieużywanym parkingu. To jest ta misja, teraz twój ruch. Weź ją możesz zaznacz. To ją zaznacz. Tak, zaznacz ją, ale weź sobie ustaw znacznik na pierwszy biomarker. To jest to ten wykrzyknik, który jest po prawej stronie. Od tego teraz twój ruch, bo tam to będzie też ciekawe zadanie, w którym zdobędziemy inhibitory, także może nam się to przydać, więc na razie chodźmy do... Oh shit, zaraz będzie noc. Dobra, może zdążymy. Weźmiemy sobie to po prostu to zadanie, ale zrobimy to drugie. Kurde, fire. No dobra, mamy godzinę, bo 20 się robi noc chyba, także git. Wow, ja się przyciągnąłem do tego. Ja bym ten trochę, nie zaskoczył. Trochę tak, kolory. No, u mnie podobnie. Oła, złamałem sobie piszczel. Piszczel? Nie kostkę raczej? Nie, piszczel. Piękny piszczel. To po grubości. Dobra, cyk. Dobra, łatwiutko, jeszcze ile czasu nam zostało. Błe. W ciągu 10 minut przybyliśmy. Dżem dobry. Co pokaż go? Co? Chcesz mi ukraść? Dostałem go w St. Joseph, a co? Moje dzieło. Mój pomysł. Chociaż ten, który nosisz, nieco się różni od mojego projektu z 24 roku. Tak, oryginalny biomarker był o wiele lepszy. Fajne. Jakiś inżynier biomarkerów? Ty stworzyłeś biomarkery? To co robisz w takim miejscu jak to? Dzielę się wiedzą. A jak myślisz? To się nazywa kapitalizm. Ta. I gdzie teraz jesteśmy? Ale dobra. Nie chciałbyś mieć oryginalnego biomarkera? Jak mówiłem, jest to wiele lepszy niż te obecne. No panie, czy ty tutaj nas nie robisz przypadkiem w bambuczo? To ciekawe. Mów dalej. Dlaczego jest lepszy? Od czego zacząć? No, oprócz monitorowania stężenia czynników zakaźnych THV we krwi, pierwszy biomarker organicznie wzmacniał syntezę fosfokreatyny, zapewniając fosforany molekułom ADP i stymulując... Jezus Maria. A po ludzku? Stawałeś się silny i szybki. No i trzeba tak od razu, no i po cholerę gadasz takie dziwne rzeczy. Ale przez to, że tak powiedział, to może się rzeczywiście znać. W sumie to jest... To no, pytanie jest... Mnie. To dlaczego no dokładnie, nie używasz się tego modelu? No. Powiedzmy, że... były problemy. To znaczy... Nie działa. Nieważne. Dla mojej okropnej konkurentki, doktor Katsumi Kobayashi, ówczesnej szefowej GRE, był zbyt niebezpieczny. Zamknęła go w sejfie, gdzieś w tamtym budynku. W szpitalu St. Joseph? Właśnie. Widzę, że znasz tu różne zakamarki. Chcesz wiedzieć, jak otworzyć sejf i zgarnąć mój biomarker? Jasne. Znalazłem coś na biurku Katsumi. Ukryła chyba kod do sejfu w jakiejś zagadce. A o, dokładnie. To twoja zagadka. Co maleje, kiedy to odwrócisz? To pierwsza cyfra kodu. Tak, teraz druga. Co? Kosił Franek trawę, kosa się zmęczyła. Uciekła do szkoły, w cyfrę się zmieniła. Jaka to cyfra? A trzecia? Dziewczynka idzie do sklepu i kupuje tuzin jaj. W drodze do domu stłukła wszystkie oprócz trzech. Ile jaj jej zostało? Teraz znajdź sejf w biurze Katsumi. Co to się dzieje? St. Joseph. Kurde. I wklep te trzy cyfry. W środku powinien być mój biomarker. Tu masz zapis zagadki, gdybyś go potrzebował. No, się przyda, na pewno się przyda. No. Ej, to jest ciekawe zadanie, kurde. Na odgadnięcie?
A w tym to jest miejscu, cholera jasna. Czekaj, to jest... W sumie nawet niedaleko. Czekaj, które to jest? Pierwszy biomarker? Tak. To znaczy... jest obok. A jest obok, no. Ty, boy, to chodźmy do tego. Co ty na to? A tam też się dostaje ten... A jak to się nazywa? Inhibitor, tak? No bo to jest ten pierwszy biomarker, to jest to badanie... Aha. No tak, to jest cały czas to. No tak. No tak, teraz, teraz twój ruch najwyżej zrobimy później, albo w następnym odcineczku, ale teraz zaciekawi mnie to ziemię w tym pierwszym biomarkerem. No to chodźmy to zobaczyć, co tam się dzieje. Tam i tak nie trzeba będzie tam... No właśnie niekoniecznie, wiesz, bo jak mamy wejść do szpitala GRE, to chyba lepiej najpierw wejść w nocy. Więc... I tak dobrze, że jest ta noc. Dobra, tylko poczekaj. Gdzie sobie to... A, bo to tam jest. Ale ta misja też nocą jest lepiej, żeby ją zrobić. Znaczy w ogóle do placówek GR lepiej w ogóle wchodzić nocą, bo wtedy jest mniej zombiaków w środku. Czekaj, patrzę jak tam się dostać w ogóle jakoś tak w normalny sposób. Trochę nie wiem. A tam, po lewej? Czekaj, wiesz co, może tędy, przebiegnijmy może tędy. No na właśnie tu. Przez dachy może jakoś? A tutaj? No, nie da się tam się wspinać? No, czekaj, a to co tutaj się w ogóle dzieje? O, tutaj się da jakoś wejść. No właśnie. To pytanie, czy stąd da się wejść gdzieś indziej jeszcze. No, rozpoczęła się noc. Dobra, dobra. Masz sporo grzybów i tych, i odpornościowego gówna, mam nadzieję. Powinienem mieć. Dobra. Tak, bo kupowałem to. Poczekaj, bo tutaj... Chyba tutaj trzeba będzie zejść, bo tutaj, tu jest, widzę drabinę, ale nie wejdziemy na nią od tej strony. Poczekaj, gdzie jest? Aha, tu. No, po drugiej stronie tych kafelków. Wiesz co, trzeba zeskoczyć na dół, wejść tam po ścianie, po tym i skoczyć na drabinę. Dobra, no. Ja mam przewrót, mi się nic nie stanie, ale to... Ja też miałem, nie wiem, ja też mam, ja nie wiem jak się go używa. No musisz jakiś przycisk kliknąć zaraz przed tym. Myślałem, że spację, ale chyba jednak nie. O boj, nie doskoczyłem tym. Muszę trochę się wyżej wydrapać. Dawaj, Aiden! No to. Czekaj, ja muszę już sprawdzić, jak się tam przewrót. No, no to sprawdź sobie. To jest dosyć informacja. C, dobra. Ja to sobie ubzdurałem. Dobra, gdzie ty jesteś? No właśnie poszedłem tutaj, bo tu jest rumianek, rawenda, trochę miodu. Tutaj można to pozbierać. A nie wiem, czy to jest w ogóle jakaś kryjówka biegaczy? Można coś się tutaj... Nie wiem, czy nie można. No właśnie, bo to tak wygląda, jak coś tu było. Tak, ale chyba jednak nie ma. Dobra, dawaj, montujemy się wyżej. Okej, okay. A tu jest ten safe? To on jest już tutaj? Jest safe, o którym mówił staruszek. Tak? Powinien w nim być biomarker. No, nawet nie trzeba było tego w nocy robić. Ja myślałem, że my gdzieś do środka musimy wejść do tego szpitala. A nie, bo to bardziej chodzi w tym kwestii o zagadkę niż o samo jakby dojście do tego. No dobra, no to w takim razie co? Cholera, to w takim razie przydałby nam się dzień, bo będziemy tracić teraz odporność. Ja pierdzielę. Chyba, że robimy inną misję, no ale nie wiem. Nie da się przespać nigdzie. Czekaj, bo co mamy w ogóle w tym dzienniku? Pierwszy B-marker, a to będzie gdzieś w przedmiotach kolekcjonerskich pewnie. Kod do sejfu. Dobra, pierwsza cyfra. Co jest mniejsze, co staje się mniejsze, kiedy odwrócisz to do góry nogami? Przedmioty kolekcjonerskie, które to jest? Notatko dr Katsumi zawiera... Kod do sejfu? Nie, kod... Kod od dr Katsumi. A jasno. To pierwsze to mi przychodzi na myśl... 6? A nie, 9, przepraszam. Co staje się mniejsze, kiedy odwrócisz go do góry nogami? No. No tak. To by było 9, ale drugie... Kosił franek trawę, kosa się zmęczyła... Uciekła do szkoły, w cyfrę się zmieniła. Jaka to cyfra? Kosa to 7. Tak? 7. No w sumie 7, no rzeczywiście. Albo nie, no 1 to raczej nie, bardziej 7. No, no najbardziej do 7 by pasowało. Czyli 7. Dziewczynka idzie do sklepu i kupuje tuzin jaj. Tuzin to jest 12, nie? Mhm. W drodze do domu stuka wszystkie oprócz 3. Ile jaj jej zostało? Trzy? Właśnie niby 3, ale... A wiadomo ile cyfr jest w tym...
w tym kodzie, czy tam w tej zagadce? Trzy. Trzy, tak? No to chyba trzy. To nie wiem, po co w ogóle pisanie jest o tym tuzinie. Rozumiesz, no to po prostu stukła wszystkie i ma trzy, ale mam wrażenie, że tu jest jakiś haczyk. Nie wiem jaki. Czyli co? Czyli co staje się Miszek, kiedy wrócisz do góry nogami? Czyli to było 9, 7, 3? No. Dobra, to spróbujmy. To weź wklep. Ała, co tu jest? Tam są jakieś kolce, uważaj. No. Jezus, zginę, ja pierdolę. A ktoś tam wszedł wcześniej. Kurde, no nie chciałem. Co ty robisz? O boj, jak to wyglądało od tyłu. Teleportowanie graczy? Aha, no. Muszę być upał, żebyś to wpisał, zajebiście. Czekaj, czyli jak to było? 9, 7, 3. Spróbuj. Czekaj, czy to będzie to? Baza! Dobra, to co za zagadka? Taka zagadka to nie zagadka. Wow. Dziadzia jednak mówił prawdę. Dziadzia? Sprawdźmy, czy reszta też była prawdą. No co, czujesz się silniejszy? Szybszy? Wow! Co się dzieje do cholery? W sumie nic się nie dzieje. Halo. Nic się nie stało. Ale coś, może jednak coś się stało. Wow! Waszpek, halo! Mam jakąś fazę totalną. Ty, ja nie mam żadnej fazy. Tu zombiaki przyszły, spadłem. Gdzie ja jestem? O, rzeczywiście tu masz zombiaki. Zamboszczały. Uś. Dobra, już jestem po fazie. Bo padły na hita, nie wiem, czy tak to miało wyglądać, ale padły na hita z... Boy. Odnieś pierwszy biomarker? Mam go teraz oddać, naprawdę? Nie wiesz co, mam wrażenie, że to była jakaś dziwna akcja totalnie. Ja nie wiem, skąd się te zombiaki w ogóle wzięły. Że miałem jakieś halucynogenki, a że ty jeszcze jesteś w tej grze, no to je zaciukałeś jednym hitem. Możliwe, ale jakby, bo ja nie miałem tam żadnych zombiaków. A że nie, mnie w ogóle zespiło w innym miejscu. Na dole jest przemieniec. O kurde, tam też jest przemieniec. Idziemy tutaj? Trzeba się... Trzeba się dostać tam do tej strefy. Tam przy okazji też mamy do oddania tego questa. Dobra, dawaj, to skoczymy tutaj, tędy. Ty boy. Jesteś. No, tutaj. Boy. Dobra, lecimy, nie śpimy. Tur. A tu jest jakiś... Czek? Tu jest gówniaczek, po lewej. A daleko. Dobra, no to mamy to w takim razie. To była dosyć prosta zagadka. Nie miałeś go testować, tylko mi przynieść. Może być po ptakach. Jak on działa? Nigdy nie czułem się tak silny. Fajnie. Wystarczy już. Cholera wie, czy dam radę naprawić. Ach, chuj by to. Wy młodzi nigdy nie słuchacie. Myślałem, że możesz zatrzymać. Czekaj. Może następnym razem będziesz bardziej uważał ze sprzętem medycznym. Nara. Nara. Twoja stara. Nice. No dobra. Aha, dobra, dobra. Zostawimy inhibitor za to. Inhibitorix. Zielony kryształ. No dobra, no to mamy zielony kryształ. Dobra. To jak my to stoimy w tej chwili z czasem odcineczka? Powiedz ty mi. No 24 minuty mamy. Dobra, to chodźmy najwyżej teraz ten twój ruch. Obczajmy. Tak, no to jest zaznaczone, to jest tak. Tak. To dawaj, przy okazji to... Oh boy, tylko to są te skurczybyki. Zobaczmy nas. Rzeczywiście. Dobra, chodź szybko. Kurde, drze tą koparę. No i polują na mnie. O nie! Dobra, Jezu, myślałem, że tu już nie zaskoczę. Gdzie ty już biegniesz? No tak. Jezus, ale zrobiłem fikoła. A ty jeszcze nie biegniesz? Nie, ale nie wiem, gdzie teraz biec. Cię gonią, gówniarze. Wiem. Wow, ale robię takie uniki, takie dobrze, że jeszcze nie rozumiem, tu nikt nie trafił. Kurwa, polują na ciebie. Gdzie ja jestem w ogóle? Ała! O, skoczył na mnie, skoczył! Nie żyje.
Kurde, fajna, pewnie żyje. O, oh boy. Kurde, daleko ode mnie jesteś. Odradzam się. No to odwróć się, bo ja chyba do ciebie nie dojdę. Zabity w akcji. O kurde, faja, tu nie wejdę. Co się dzieje z tobą? Kurwa, przemięz tu jest. Ja pierdyle. Dobra, ja tu zginę jak wuj. Nie, no nie mam czasu się leczyć. Are you dead? No jeszcze nie, ale ja tak biegam jak taki popierdolony dookoła. Ja jestem u chujowego Hubiego, stary. Czemu nie go jesteś? Nie wiem, zrespiło mnie. Kurwa, jakąś wojnę światową, kurwa, 13. Szkoda, że tego nie widać. A ja nie wiem, jak stąd wyjść. Ja jestem u Hubiego. Właśnie zginąłem znowu prawie. Boy. Co ja robię? Gdzie ja w ogóle jestem? O matko, ledwo to przeżyłem. Dobra, idę spać. Teleportuję ciebie do siebie. Dobra. Nie wiem, stary, coś dziwnego się tu wydarzyło. Jestem u chujowego Hubiego i nie wiem, jak wyjść stąd. Przeżyłeś? Tak. Zrobiłem jakieś dwa kółka i przyszedłem do tej bezpiecznej strefy. Nie wiem, co tutaj się stało. Ja miałem taką dość dziwną przygodę. Krótką i dość niewytłumaczalną. Dobra, no możemy tak, albo i spać i wejść tam w nocy, bo teoretycznie ten chujowy Hubi mówił, że tam będzie mniej zombiaków w nocy, albo wejść tam teraz. To jest tutaj obok. No, to jest to przed nami. Jak wejdziemy teraz, to będzie zombiaków od groma. No może być ich więcej niż normalnie. Mhm. Ale w sumie nigdy jeszcze... Chodź teraz, zobaczymy. Ty, a tu jest w ogóle... Ty, poczekaj, bo tu jest inhibitor w środku. Teraz tak to zobaczyłem. Losowy inhibitor? No, random inhibitor. Random hitor. Super, zostawiło mi się otwarte. Coś tu dziwnego się czasem dzieje. Coś tu się... Taki bugging wlatuje. Tak, no czasami jak się gra tutaj właśnie w tym kopie, to się rzeczywiście bugują rzeczy różne. O, rację MRE. Odporności jakieś rzeczy. Wspomagacz odporności, that's right. Czapka medyka, a ty, tu jest ile, wojskowa apteczka? Młotek jakiś dojebany, to co to stary, rękawice wojownika. Bo zrespił się zombiak. To jaki zabytkowy młotek 36 damage'a. What the fuck? Dobra, dawaj mi to. Give me that shit. Pokaż, a ja co dropnąłem? Jeśli chodzi o broń, to... Nie, jest zabytkowy młotek, rzeczywiście. W sumie mogę to mieć zamiast tego gówno. Ale jaja. Czekaj, bo ja też dropnąłem jakieś rękawiczki. Co one dają? Bronią jednoręczną. A to jest medyka. Walka parkurowa? Nie, dobra, załóżmy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Gdyś. Co ty masz, miecz, kurwa? Jakiegoś FMS-a ma chłop? No stary, ja tego FMS-a sobie teraz zrobiłem dodatkowe dwie modyfikacje. Ma 45 damage'a, rozumiesz? Chłop ma FMS-a. Fajna sprawa. No dobra, ja tu też bym coś włożył, ale mówisz, żeby później wkładać, tak? Jak się trochę zepsuje. Tak, no właśnie mi się trochę zepsuło, więc dlatego sobie włożyłem. Skąd ten zombiak się tu wziął? On się respią tak znikąd totalnie. Wow. Dobra, to dawaj, jedziemy w takim razie do tego pomieszczenia, gdzie mam jeść. Iść. O. Ależ to jest piękne. Chłop jakich jara. Otwórz drzwi, bo chyba trzeba je otworzyć tutaj lockpickiem? A nie lockpickiem. Okej, myślałem, że tu lockpickować. Trzeba być razem. O, no właśnie. Jak się trzymasz? W porządku. A ty? Jonasz. A ty kto? Jonas Brothers. Trzeba wam pomóc? Damy radę, dzięki. Co się stało? Słyszeliśmy pewną plotkę o tym garażu. Wybraliśmy się po łatwy łup. Ale się przeliczyliśmy. Grubo. Ej, ale chociaż zaszliśmy na tyle daleko, że odpaliliśmy generator i włączyliśmy lampy UV. Co się stało później? Jak zeszliśmy na podziemny parking, okazało się, że jest zajebany zarażonymi. Kto by to myślał? Ledwie uszliśmy z życiem. A kiedy wracaliśmy,
Ściana runęła i przygniotła Jonasa. Nie masz nic przeciwko, żebym spróbował? Powodzenia. Chociaż moim zdaniem nie warto, jeśli nie chcesz skończyć jak ja. Albo gorzej. Muszę się wywiązać z obietnicy. Masz. Mogą ci się przydać, jeśli nie dasz się zabić. My tam nie wracamy. Na pewno nie tędy. Dzięki. To dałeś mi. No właśnie. Jednata? Wytrychy. Zajebiście. Mogę ich zrobić 300 milionów w tej chwili. That's right, my boy. Nie jedziemy tu? To pewnie wyjdzie. Tak, tak, zobaczę, co tu jest. Dobra, no chyba jedziemy tutaj. Idziemy na dół. Gulden? Co to jest Gulden? Gulden, Guldeny możesz wrzucać. To jest broń miotana, aż broń miotana. Jest taki item miotany, którym można rozpraszać przeciwników. Hmm. Poczekaj, tutaj da się wejść? Nie, nie da się tu wejść. Fajnie. Pomieszczenie, w którym nic nie ma. No dobra. No to w takim razie... Co tu się będzie działo? Piące zombiaczki zaraz będą na nas czekać. Jest krzykarz. Fucking. Dobra, okej. Można puszczać skanę i się przekazać między nimi. Aczkolwiek nie wiem, czy tędy w ogóle coś tu zrobimy, jak się tutaj... Nie, tu nie ma absolutnie żadnego przejścia. I trzeba That's środkiem. Right. Czy jednak trzeba tam przejść, tam ten... To coś jest do zebrania? No wiesz, to tam jest jakiś śmietnik do przeszukania, jakiś złom pewnie. Złom albo szmaty. No dobra. No to gdzie jesteście, panowie zombiaczki? Tam jest ten krzykacz cholerny. Lepiej by było w niego nie wejść. Dobra, stopu, topu. Kurde, odwrócił się w naszą stronę. On nie widzi, jak kurde światło latarki tutaj lata? Właśnie, może są ślepe. No, to też jest prawda. Dobra. Obserwuj. Dobra, odwrócił się pasami. Idź za tobą. Dobra, come on, yeah boy. Dobra, ty musiałeś umrzeć, przykro mi. Plecaczek do przeszukania. Szmaty, no, zajebisty drop. Pierosy, that's right. A to coś jest? Nie, tu nikogo nie ma. Chwilowo bezpiecznie jesteśmy. Maty, okay. Kurde, schowane w jakiejś skrzynce. Nie wierzę. O kurde, chłop idzie do nas. Chowa się pod stołem, pod stół. Gdzieś w inną stronę. Dobra, pod stołem też się da chować. Mhm. Idzie tu cały czas? Odwrócił się, nie. Dawaj. No parę ich tu generalnie chodzi. Żeby tam są. Tak, właśnie widzę. Kurczę, on się teraz odwróci? Tak, odwraca się, idzie w stronę naszą. Czekaj tutaj. Da się go zabić? Da się. Dobra, to się kameruje. Dobra, pięknie. Papierosy miał, no i pięknie. Dobra, to może sobie jeszcze przeszukać. Tu jest dużo rzeczy do przeszukania, ale kurde, nie za bardzo się opłaca to robić, bo byśmy musieli dużo ryzykować. No. Nie, idźmy, wiesz. Super, szmaty w bagażniku, w takiej kupce złożonej. To samo, no. Kto tak w ogóle robi? Dobra, gdzie mamy... Kurde, tam jest krzykacz. Poczekaj, tam nie możemy teraz w tej chwili przejść. To jak ty chcesz tam dojść? Właśnie dobrze by było. Ale co mamy zrobić? Znajdź pojemnik gier. Aha. Bo nie mamy jakiegoś miejsca, gdzie mamy iść konkretnie. No niekoniecznie. Dobra, dawaj, idziemy. Ściukasz go? Postaram się. Dobra. W końcu się sniki jakoś udaje to robić. No, stary, nie spodziewałbym się po nas. Po nas? O kurde, ktoś nas widzi. Tam krzykacz jest. Dobra, odwrócił się. Dobra, idziemy dalej. Tu mamy przejście jakieś.
Dobra, ja sobie muszę wziąć tego inhalatora. Tak, właśnie, a podobnie. Gdzie to było? O. W sumie ja tego większego łyknąłem. A ten fioletowy jest większy? Tak. No, kolejne guldensy. Chyba widzowie jesteście świadkami rzadkiej akcji, w których robimy coś po cichu. Tak, no. Zapiszcie ten moment, bo już nigdy więcej prawdopodobnie się nie przytrafi. Nawet w Sniper Elite się nie udało, jak tam trzeba było po cichu. No właśnie. No właśnie. Dobra, nie tędy, tędy trzeba iść. Dobra, wali. W ogóle... W jakim cudem w tym świecie żyją jeszcze muchy? Znaczy, no, ja mam problem z wchodzeniem tutaj. W miejscach. Nie mogę przejść tutaj. To skocz. A, nie wiem, ale muszę skakać, coś mnie blokuje. Jesus Christ. Jesus. Jesus. Dobra. Po cichutku, po cichutku. Z złom w śmiecie, wiadomo. O kurde, to jest zombie. Jezu, czy tu widzę, że to jest generator do odpalenia? No właśnie. Tak. No, może włączyć generator, łatwo. Włączasz? Tak, będziemy mieli trochę UV-ki. No i co? Chodź, odpalać tę UV-kę? Gdzieś się może odpaliła, ale nie tu? Dobrze rozumiem? Czekaj, jeszcze raz to muszę zrobić? Może to jest jakieś zepsute? A nie, dobra, jest. No dobra, teraz się odpaliła. Dobra. A tu mało UV-kę. Kurde, to jest kolejny chyba etap, ta. Ja pitole. Jest to jakiś skurwysyn. Kolejny. Dobra, może wziąć papieroski. Maty. Gdzie ten chłop będzie chodził? Okej, okay, on się tutaj teraz odwraca. Dobra, dobrze by było, jakby tutaj przyszedł gdzieś koło nas. On chyba tu będzie w naszą stronę szedł w tej chwili. On się chyba odwróci do tyłu, może myślę. Tak. Dobra, idzie w naszą stronę. Można walić ciągle tymi skanami, żeby patrzeć przez ścianę, żeby go obserwować, gdzie on jest. Tak. To najpierw włączyć latarkę, wtedy więcej widać. Jezus. Dobra. Okej. Okay. Łatwo, łatwo. Dawaj, dawaj, kmon, kmon, błe. Tam jest kolejny. Na dole też jakiś jest. No rozglądam, ty, tu jest jakaś skrzynka taka fioletowa. Warto jest ją otworzyć. Fioletowa? No tak. Kurde, ktoś, co tu mi tak harczy? Gdzie to harczy? Masakrystyczne dźwięki, stary. No coś gdzieś tu harczy, ale nie wiem w którym miejscu. Co to jest? Może ktoś je kogoś? Nie, dobra, taki zombiak po drugiej stronie, dobra. No, tego zombiaczka by się przydało tutaj zdezintegrować, ale moment. On teraz będzie się cofał pewnie. Tak, cofa się. Kurwa. Cichutko, może nie tak. Chyba. Coś zżeryja. Kurwa, usłyszał. Kurde, no wstawaj. Dobra. Dobra, otwieraj tą skrzynkę. Otwieraj. Znowu coś biegnie, ale dobra, spoko. Będzie git. No właśnie akcja po cichu się zestrała. No właśnie, ale i tak długo, wiesz? Otworzyłem. Dobra. Porządne buty i racje MRE. Cokolwiek to jest. A ja workowe dresy. Racja. Są do sprzedania. Dobra. Dobra, łatwiutko, łatwiutko. Coś się zbugowało. Hello, boy! What are you doing here? Zostaw go. Bo to haczyłeś, bo pali się. Źródło hałasu. Mówiłem, żeby go nie dotykać. Dobra, chyba czas spierdalać. Gdzie? Gdzie? Gdzie tu się idzie dalej? Boj, nie wiem gdzie dalej iść. Tor minus jeden. A tu gdzieś się na dół idzie. Gdzie? Tu byliśmy. Kurwa, tam jest krzykacz. Jap. O kurde. Tam go uciąłeś. Szybko padają, tylko że kurde faja... Czekaj, tu byliśmy.
Czekaj, floor minus jeden? Nie, my teraz weszliśmy na górę. Kurde, nie wiem gdzie iść. Szybko. Jestem trochę zagubiony. Kurwa, coś tu biegnie. Czekaj, kurwa, gdzieś tu trzeba wejść, ale gdzie? Szukaj jakiegoś wejścia, przejścia, nie wiem, może jakiegoś wentylacji albo coś. Teraz tą wentylacją to masz w sumie... Masz dobry pomysł. No to teraz pomyślałem. Czekaj, wentylacja. Czy gdzieś tutaj jest gdzieś wejścia? No kurde, faja. To my z dołu przyszliśmy, nie? Tak, no właśnie, bo weszliśmy na to piętro. Kurde, muszę wziąć inhalator. Jak to wygląda? Znajdź pojemniki GRE. Może to już jest gdzieś tutaj. Nie wiem, czy jedyne wejście to w tej chwili nie jest już... Nie, tutaj coś jest. Nie da się tu gdzieś wejść? Chyba, że tu na dół, ale gdzieś przejść gdzieś indziej. Ty, bo to jest chyba dół, ale to nie jest ta sama strona. Tam jest jakiś pojemnik, widzę, zaznaczam się na mapie. No właśnie, a jest, tak. Badania. Czyli tam trzeba przejść, tylko że tu jest krzykacz. Fajnie by było w niego rzucić czymś, żeby padł od razu, ale to jest raczej niewykonalne. Ale to zrobi dużo hałasu, ja mogę w niego rzucić. Dobra, chodź może gdzieś, może tędy? Tu też jest krzykacz. Nie, co to jest? Chyba tak. Co to jest? Co to przyszło? To what the hell? To musi być ten magazyn, o którym mówił Hubert. Jak go zarąbał. Dobra, bogowie, walka. Dobra, wstają. Stary wstaje. Na koniec odcineczka jeszcze na pitalankę. Jezus Maria. Ale się syp zaraz zacznie robić. Nie, Waszek, trzeba szybko tu coś zrobić. No dobra, uciekaj stamtąd. Ja pier... Gryzie mnie. Trzeba pobiec szybko do tego. Biegnę tam, dobra? Dobra. Ja już jestem za tobą. Gdzie to jest? Tutaj. Dobra, wiesz co, one tutaj nie wejdą chyba do nas, wiesz? Mam nadzieję. Jest... Tych nigdy za wiele. Nie, one tutaj nie wejdą. Dobra, jest do włączenia ten. Generator. Te fajne rzeczy leżą. Polecam tu przejść. Kurde, poczekaj, odpalam ten generator cholerny. To wziąć już te rzeczy? Biorę. No weź. A tu aż... Aha, bo tu musimy mieć... Czekaj, tu też coś do otworzenia jest. Kurde, to jest łatwe? Co ja robię? Właśnie, no oczywiście, to jest sporo rzeczy. Poniższe wytrychy, co jest? Boy. Fajnie, idealnie. Wierzę, ale gówno. Dobra. Materiały wybuchowe, wow. Filtr pyłu, kurde, dużo ciekawych itemów tutaj zdobywamy. Tak. Jak sam wyjdziemy, to trzeba będzie się w nie wyposażyć, przejrzeć, o co w nich chodzi. Dobra, czekaj, bo mamy 3 na 5, masz? Tak, 3 na 5, tutaj trzeba górą wejść. Kolejny łatwy znak. Ja tu wlazłem. Musisz wejść do tego drugiego hangaru obok. Tylko musisz wejść przez dach. O, no i jest alkohol jakiś. I cygaro, okej. Okay. Chyba trafiłem w dychę. Koniaczek Risen Glory. Koniaczek. I jakieś cygaro. Według napisu kubańskie. Koniaczek. Ja chyba zrobię to wszystkie cenne fanty. That's right. Dobra, no to chyba powiem pozbierane wszystko, co mieliśmy do pozbierania. Czy jest tam takie szybsze wyjście? Tak, no bo to na pewno jest. To jest dobre pytanie, bo generalnie... No, tu jest trochę przypał. Czy z tego, co pokazuje mapka... Czekaj, tam można pójść jakoś? Ja nie wiem, czy tam się da przejść. Czekaj, zobaczmy. O, fuck. Da się chyba to rozbić. Da się chyba tą dyktę się rozbić, wiesz? Tu z tej strony? Nie. Nie da się. Musimy iść za znacznikiem. Znacznik nam pokazuje, że tam przejście. To tam jest jakaś dykta, którą możemy rozwalić. Mhm. Dawaj tutaj. I lecimy tam. Przenieś. Okej, okay, dobra, czekaj, to się przenosi. Dawaj. Dobra, może wchodzić. Turu. Logowałem się, nie mogę przejść, halo. Ty, nie mogę przejść.
Wpadłeś już. Jezus Maria, jak utkłem. No. Bugging. Ja pierdzielę. Totalny bugging. No dobra, to nie było aż takie trudne. I zrobiliśmy to w ciągu dnia, także... W sumie nie zajęło to nam też jakoś długo. Według mnie mogło być gorzej. Kurde, o. Tak, no mogło być o wiele gorzej. Czemu to słychać zombiaki? Halo? A ja myślałem, że oni się przymienili w zombiaki. W ogóle jest noc cały czas? Nie, no jak cały czas? To był dzień, jak my tu wchodziliśmy. No co? Aha, no tak. Jezus, jak się puszcza w tej grze? Że C? Aha, C, dobra. Sam sobie wydedukować. Jakieś szczeknięcie słyszałem. Dało ci się. Znalazłeś skarb? Oczywiście. Dzięki za wytrychy. A co wy tu jeszcze robicie? To on. Ten sam. Był tak miły i zdobył dla nas towary. Oszczędził nam kłopotu. Bardzo dobre. To jak ty się o tym dowiedział? Na mieście gadali. Co ci do tego? Gadał to facet. Mit złamana noga? Skąd to wiesz? To ja ją złamał. Fajne. Dlaczego to zrobiłeś? Hubert miał zamiar zgarnąć wszystko dla siebie. Chciał powiedzieć cwaniakowi, że nic nie znalazł. Poprosił nas o pomoc. Ale dla nas chujowy Hubi był niepotrzebny. A teraz nie potrzebujemy ciebie. No, oddawaj je. Klaus, co? Honorowy. Chyba źle skończysz, naprawdę. Fajny chłopaczek. A teraz? Dalej źle skończysz, chłopie. Zobaczmy. Oczywiście, że tak. Nie będziemy jakiegoś frajerowi oddawać rzeczy. Teraz widzę 5 trupów. That's right. Dobra, ostateczna walka na odcineczek. Idziemy z przytupem. Dobra. Panie podbite oko, zaraz pan dostaniesz... Wow. Gdzie jest ten młotem wielkim? Jest, bo oni w ogóle... O, ale mi wywalił gość. Się uważaj na tych kurde z młotami wielkimi, bo one... Moje biebnięcie. Nogami wielkimi. Dobra, ale... Jezu, jak oni... Jak potracili głowę. Sakra. No i rzeczywiście, było... Aż w sumie były 4 trupy. Gdzie pan Klaus uciekł? Śmietnik jeden. Właśnie, nie mamy dziś... W zadaniu dogoń Klausa na przykład? Chyba nie mamy. Gdzieś ta paruwa uciekła. No dobra. Dobrze, widzowie. Raczej będziemy kończyć, chociaż nie wiem, ta misja chyba się nie skończyła. Wiesz co, albo też z chujowym Hubi musimy porozmawiać. Ale to Hubiego to już może zgarniemy później. Tak, to już najwyżej możemy, tak. W następnym odcineczku. Słuchajcie, ja to proponuję w ogóle jakiś klask w komentarzach, że nam się udało tak po cichu to zrobić. Na koniec to nie wiem, czy się w ogóle dało inaczej, tak szczerze. Jak tam chodziły te gówniaki. To mogło być już różnie, ale no, widzicie, było dużo, było nawalanka, było, żeśmy uciekali, żeśmy skakali, żeśmy cicho łazili, więc wszystko do wyboru było w tym odcinku. A co, w następnym pójdziemy do Hubiego, porobimy pewnie jakieś kolejne questy, nie wiem, czy jakieś wiatraczki są jeszcze do zrobienia, z chęcią bym zrobił, generalnie dużo rzeczy jest do porobienia, ale to już później. Także ja się żegnam, w sumie Waszek też się żegna, siemanu, cześć. Na razie, cześć.